Po zakończeniu sezonu dziewczyny miały praktycznie 2 tygodnie wolnego i zabraliśmy się później do pracy, żeby przygotować się do przygotowań sierpniowych, tudzież porobić takie rzeczy, które będą przydatne. Mówię tutaj o jakichś sprawach technicznych czy podbudowie siłowej, ale nie było jakiejś przesady w tym wszystkim, nie było jakichś intensywnych tych zajęć, one się odbywały 3 razy w tygodniu. Myślę, że były bardzo atrakcyjne, bo takie zmienne, nie nudne. Zespół się zmienił trochę personalnie. Nie będzie na dzień dzisiejszy Martyny Stelmach, nie będzie Kingi Bączkowskiej. Nie wiemy, co będzie z Czaki, z Agatą Szczepanik. Natomiast mamy nowe twarze w zespole. Kierowaliśmy się przede wszystkim, jeśli chodzi o dobór zawodniczek, tym, żeby były one albo związane z Wrocławiem, albo stanowiły taką inwestycję w przyszłość, czyli żebyśmy nie musieli co roku zmieniać zespołu, a mogli rozwijać te dziewczyny, które będą u nas grały. Zespół wydaje się na chwilę obecną kompletny, natomiast ciągle jeszcze mamy taką otwartą furtkę, gdyby Polkowice zdecydowały się wypożyczyć Agatę Szczepanik, to będziemy dla niej miejsce zawsze trzymali.